dobry, witam serdecznie. Nazywam się Rafał Gnicki. Mam olbrzymią przyjemność przeprowadzić z Państwem szkolenie dotyczące analizy ceny i wolumenu. Zacznijmy od lekcji pierwszej, czyli wprowadzenia do metodologii VSA, analizy ceny i wolumenu. Czyli po angielsku Volume Spread Analysis. Jeżeli chodzi o samą metodologię, to czym ona się zajmuje, co możemy osiągnąć dzięki niej, jakie cele dzięki zastosowaniu tej analizy. Możemy uzyskać w naszym procesie decyzyjnym? Jak może to zmienić Państwa trading? Przede wszystkim należy do tego podejść w ten sposób, że jest to nic innego jak mechanika rynku, czyli zbiór praw, które rządzą ceną, a jednocześnie nic na wykresie nie pozostaje bez odpowiedzi. Ponieważ prawo popytu i podaży jest to nic innego jak walka, która pozostawia po sobie ślady na wykresie w formie zmienności ceny. A dzięki wolumenowi, który będziemy nazywać de facto jako energia, która wchodzi na rynek, będziemy widzieli ważność tych momentów, jak i również potwierdzenia określonych zjawisk, które dokładnie wyjaśnimy sobie podczas całego naszego szkolenia. Jeśli chodzi o volume spread analysis, czyli analizę ceny, zmienności ceny i wolumenu, co to da nam wymiernie w kontekście tej wiedzy zastosowanej bezpośrednio praktycznie na wykresie. Przede wszystkim będziemy w stanie ocenić trend, czyli w jaką stronę cena zamierza przebiegać przez najbliższy okres czasu, w jakim będziemy tą analizę robić. Kolejna rzecz, będziemy w stanie uzyskać informację, jak silny to jest trend. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ w momencie, kiedy trend już słabnie, czyli mamy na przykład trend wzrostowy. Ale dzięki tej analizie i przebiegu wolumenu widzimy, że on już jest coraz słabszy. Możemy zaniechać pozycji długich, a jednocześnie przygotowywać się do znalezienia takich momentów, gdzie będzie korzystnie zająć pozycję krótką. W związku z tym, sama siła trendu, jego przebieg, jak i kierunek jest niezmiernie ważna w procesach decyzyjnych. Jeżeli już zawierałeś transakcje na rynku kapitałowym, wiesz doskonale, że są takie momenty kiedy należy brać wszystkie pozycje, które generują sygnały, mówiąc krótko, czyli takie, kiedy twój proces decyzyjny mówi, że należy wejść, ale są również takie na momenty na rynku, kiedy cena zachowuje się w taki sposób, że właściwie należy pozostawać poza tym rynkiem. Mówimy, moi drodzy, wśród traderów, że brak pozycji jest również pozycją. Jest to również de facto zajęcie pozycji na rynku, oczekiwania na moment, w którym Faktycznie zostaną potwierdzone nasze warunki do wejścia dokładnie w ten rynek. Kolejna bardzo ważna rzecz, dzięki tej metodologii, czyli ocenę samych sygnałów, sposób w jaki one się pojawiają, sekwencji, w jakiej kolejności się pojawiają te sygnały, jest to bardzo ważne, czyli nie należy podchodzić do oceny analizy wolumenu na zasadzie tak, jak de facto ktoś by się uczył tylko samych świec. Czyli jest młotek, jest sygnał. Nie. Bardzo ważne jest to, co wcześniej było przed tym sygnałem, jak i również to, co będzie po nim, jako potwierdzenie bądź odrzucenie danego sygnału. Na to wszystko będę zwracał uwagę w dalszych częściach naszego szkolenia. Jednocześnie bardzo ważne jest to, że dzięki właściwemu odczytywaniu tych sygnałów będziemy mogli z bardzo dużym prawdopodobieństwem, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze w przypadku tradowania. Z bardzo precyzyjnym stop lossem, zlokalizować miejsca odwrócenia tego rynku bądź potwierdzenia jego kontynuacji. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Toma Williamsa, twórcę metodologii VSA, miałem okazję wiele lat współpracować z nim, być z nim w stałym kontakcie, oceniać wspólnie rynek, podejmować różnego rodzaju decyzje, obserwować go w różnego rodzaju akcjach. W związku z tym yy, niesamowicie. Te lata dobrze wspominam, yy, i ten cały kontakt, i tą wiedzę, dzięki której mogę dzisiaj tutaj siedzieć i do Państwa również te informacje przekazywać. Tom, moi drodzy, jego historia jest dosyć ciekawa. Odsyłam oczywiście do internetu, do YouTube'a, gdzie zrobiłem z nim obszerny wywiad na ten temat. Natomiast mówiąc tak bardzo po skrócie, Tom jako młody człowiek wyjechał do Stanów Zjednoczonych, oczywiście. Za kasą, jak to się po prostu mówi. Z wykształcenia był pielęgniarzem, on zawsze chciał pomagać ludziom, taką miał misję zresztą przez całe swoje życie, i trafił do bardzo bogatego człowieka, którym się zajmował. Jego rodzina go wynajęła, żeby on się po prostu nim zajmował. I ten starszy człowiek, mówiąc w ten sposób, pod palcami miał milionowe obroty, jak na tamte czasy. On zarządzał olbrzymią fortuną, grając bezpośrednio, podejmując decyzje na rynku i kierował konsorcjum. E, finansowym, tak moglibyśmy to określić, która przeprowadzała profesjonalne ataki spekulacyjne, różnego rodzaju akcje, wykorzystując właśnie analizę wolumenu. Tom, jednocześnie nim się opiekując, bardzo dużo wiedzy na ten temat uzyskał. W momencie, kiedy na rynku pojawiły się pierwsze komputery, Tom doszedł do wniosku, że ten cały proces można skomputeryzować. Czyli mówiąc krótko, skoro są wykresy, a Tom zaczynał je rysować, linijką zwykłą milimetrową. Więc jak weszły komputery, to przełożył ten cały język analizy na sygnały właśnie, które generują się z wykresu, czy to słupkowego, czy wykresu świecowego, o czym będziemy mówić. W bardzo młodym wieku tom przeszedł na Merturę, potem zwiedził praktycznie cały świat i w końcówce swojego życia jego misją było pozostawienie tej wiedzy, przekazanie ją dla potomnych tak, żeby mogli ją stosować. Po prostu yy, i żeby po nim to dziedzictwo pozostało. Na czym opiera się VSA, czyli analiza zmienności ceny w połączeniu z wolumenem? Musimy wprowadzić następujące pojęcie, a mianowicie spread. Co będziemy w naszym przypadku nazywać spreadem? Otóż, moi drodzy, będzie to różnica między high a low na świecy lub na barze, czyli ceny, gdzie była w najwyższym momencie i w najniższym. Jeżeli mamy teraz tego typu barczy świecę, taką jak tutaj widzimy, to będziemy mówili, że to jest szeroki spread, czyli różnica między otwarciem a zamknięciem jest duża. I teraz to, co jest istotne, poprzez porównanie będziemy mówili, że coś jest na średnim spreadzie albo na wąskim. Więc zwróćmy uwagę, tu jest szeroki spread, będziemy mówili, że to są świece szerokospreadowe, a tu będziemy mówili, że to są świece niskospredowe, czyli z wąskim spreadem, czyli różnica między high a low na świecy w kontekście ceny, w jakim się poruszała w danym przedziale czasowym, będzie ona wąska i niska. Bardzo ważne jest tak jak już wspomniałem, żeby nauczyć się tej nomenklatury, ponieważ ja to będę używał dokładnie tych stwierdzeń, które teraz powtarzam jeszcze raz podczas tego wprowadzenia, po to to tłumaczę, że potem już będę bezpośrednio je wykorzystywał w procesie tłumaczenia danych zjawisk. Jeśli teraz popatrzymy tu, tu oczywiście mamy słupki wolumenowe, czyli u góry mamy narysowane gdzieś tutaj te nasze świece bądź bary, czyli tam u góry jest cena, a na dole jest wolumen. I tutaj oczywiście wprowadzam takie nazewnictwo, że poprzez porównanie, czyli patrząc na dany wykres, jesteśmy w stanie ocenić teraz, czy coś jest duże, małe czy średnie. I tak słupek oznaczony tutaj numer 3, wolumenowy, będziemy mówić, że to jest wysoki, bardzo duży, największy właściwie widziany wolumen tutaj na tym wykresie. Czasami użyję nazwy wręcz ultra high volumen, bo high volumen, bo wysoki wolumen. Te wolumeny tutaj to widzimy, że one są w tym momencie wolumenami, moi drodzy, średnimi, czyli będziemy mówić, że jest to wolumen średni oczywiście i wolumeny niskie, tak, w tym momencie tutaj to widać wyraźnie. Że te wolumeny są jedne z najniższych, czyli bardzo niskie obroty w tych przedziałach cenowych, które będziemy widzieli tam wyżej. I to, co bardzo ważne jest, jest jeszcze to, co tu jest zaznaczone cyfrą numer 4 to jest wolumen, moi drodzy, w kolorze różowym. Już tłumaczę teraz, na czym to polega. Jaka jest różnica między czerwonym wolumenem, zielonym i różowym? Oczywiście to wszystko zależy od zamknięciu świecy, czyli świece, które zamykają się niżej niż poprzednie, będziemy nazywać dombarami, zaraz to dokładnie wytłumaczę, i wtedy pod nimi będzie kolor wolumenu e, czerwony. Świece, które zamykają się wyżej niż poprzednie, będziemy mówić, że one są barami i wtedy ten kolor na wolumenie będzie e, zielony. I teraz bardzo ważna rzecz, również wprowadzimy wolumen różowy, i będzie nam on pomagał w tym sposób, że nasze oko od razu się przyzwyczai, będziemy widzieli w tym momencie, jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Co to znaczy? Że jeżeli pojawiają nam się świece różowe, to znaczy, że chociażby on, na przykład ta świeca jest różowa dlatego, ponieważ jest mniejsza niż na dwóch poprzednich, czyli wolumen jest mniejszy niż na dwóch poprzednich świecach. Teraz zobaczcie, ta świeca jest czerwona, chociaż jest większa niż ten wolumen zielony, yy, przepraszam, różowy w tym miejscu, ponieważ ona jest większa niż ta poprzednia, czyli tylko wolumen różowy jest wtedy, jeśli jest mniejszy na, niż na dwóch poprzednich, wcześniej, y, słupkach wolumenowych, które się narysowały. I teraz, oczywiście, to ustawienie możemy uzyskać y, w ten sposób, że na platformie, tam gdzie wchodzimy w ustawienie wolumenu, oczywiście wybieramy standardowy, i teraz klikamy świeca wzrostowa, dajemy kolor zielony. Świeca spadkowa, dajemy kolor czerwony, i teraz uwaga: wolumen niższy od poprzednich, i tutaj ustawiamy dwóch słupków, dajemy wolumen różowy. I moi drodzy, jeżeli przejdziecie całe to szkolenie, to zobaczycie jedną rzecz, plus to, że wykonacie oczywiście jeszcze pracę własną z wykresami. Będziecie w stanie bardzo szybko od razu widzieć, który wolumen jest pod jakim słupkiem, rozpoznawać te sygnały i również czuć ten kierunek. Czy ten wolumen nam przyrasta, maleje? Jak maleje, to jak dynamicznie, ponieważ spadek, gdzie jest mniejszy niż na dwóch poprzednich, jest bardziej dynamiczny niż po prostu jakieś tam uśrednienie spadającego wolumenu. W związku z tym, dla nas i dla nauczenia naszych oczu rozpoznawania w tym momencie tych kolorów, jest to bardzo ważne, ponieważ, tak jak wspomniałem, grając intradejowo. Dużo szybciej w tym momencie będziemy te decyzje podejmować. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz, a mianowicie wprowadzimy coś takiego jak z up -bar i dąbar. Czyli up -barem to jest taki bar, gdzie zamknięcie, czyli bierzemy pod uwagę zamknięcie na barze ceny. Tak? Jeśli to zamknięcie jest wyższe niż na poprzednim barze, mówimy wtedy, że to jest moi drodzy up -bar. Teraz zwróćcie uwagę, dąbarem będziemy nazywać coś takiego, kiedy zamknięcie jest niższe. Niż na poprzednim barze. Wtedy mówimy, że ten bar tutaj, ten czerwony, jest dąbarem. I to oczywiście będzie miało swoją wymowę w ocenie, zwłaszcza szczytów i dołków, czy przebiegu po prostu ceny wraz z połączeniem wolumenu. Kolejna oczywiście y, rzecz to jest to, co już wspomniałem, czyli duży, mały spread. Tylko tu przypominam bardzo ważną rzecz, że możemy powiedzieć, że coś jest dużym spreadem. Moi drodzy, wtedy, jeśli porównujemy to do wcześniejszych barów czy świec, które mamy tutaj po lewej stronie wykresu. Także, patrząc na, te, na tę lewą stronę tutaj, to to powiemy, że to jest duży spread i zamknięcie oczywiście ab barem. Tutaj powiemy, że to jest mały spread, wąski spread widać wyraźnie w stosunku do tego, co widzimy na wykresie, i zamknięcie mamy w tym przypadku do Kolejną terminologię, którą chciałbym wprowadzić, to jest zamknięcie wysokie, zamknięcie w środku na barze. I zamknięcie niskie. Co to znaczy? Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby bawić się, nazwijmy to kolokwialnie w aptekę i bardzo musi być to dokładnie zmierzone. Nie, chodzi o to, że mniej więcej 1 trzecia, jak popatrzymy na ten, na ten bar, czy jeżeli coś się zamyka w 1 trzeciej, to wtedy mówimy tej wysokiej tutaj, wyższej, to wtedy mówimy, że to jest zamknięcie wysokie na barze. Jeśli coś się zamyka w okolicach środka, czy nie musi być to idealnie na 50%, tylko tej jednej trzeciej tego środka, to mówimy w tym momencie, że jest to zamknięcie w środku bara. Jeśli coś się zamyka nisko, tak to będziemy określać, że na barze zamknięcie nastąpiło niskie, to znaczy, że zamyka się w tej dolnej jednej trzeciej na barze. Wtedy mówimy po prostu, że jest to zamknięcie niskie. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą musimy sobie uświadomić, jeżeli chodzi o analizę wykresu, analizę zmienności ceny pojawiającego się wolumenu. Moi drodzy, to jest tak zwana prawo przyczyny i skutku, po angielsku cause and effect. Polega to na tym, że wszystkie zdarzenia, które obserwujemy w fizyce, w chemii, w biologii, w matematyce, w różnego rodzaju dziedzinach, które tak naprawdę nas otaczają i często się Przenikają, polegają na tym, że zawsze jest jakaś przyczyna i skutek. Również, idąc dalej tym tropem, możemy powiedzieć, że również jakiś skutek może być wykon jakby, yy, uzyskany brakiem jakiejś przyczyny. Już tak sobie teraz, jakby żartując w tym kontekście, yy, co to znaczy przyczyna i skutek w życiu codziennym? Jeśli będziemy spożywać codziennie, o 300 kalorii więcej. Jeden dzień nie zrobi nam żadnej różnicy, ale jeśli będziemy to robić przez rok, to skutkiem będzie tego nadwaga, a przyczyną 300 kalorii więcej. Stąd wszędzie w życiu nas otacza przyczyna i skutek. To samo chciałbym wytłumaczyć, brak tej przyczyny może wywołać określony skutek. I tak samo yy, przykład chociażby będzie taki, że jeżeli w tym momencie mamy na przykład wodę, która się podgrzewa nam w bojlerze i w pewnym momencie zostanie odcięty gaz na skutek jakichś tam problemów z dostawą czy awarii, to oczywiście skutkiem będzie to, że będziemy mieli zimną wodę w kranie, ale przyczyną będzie brak dostawy gazu. I tak samo jest, moi drodzy, na wolumenie. Należy w dwójnasób na to patrzeć, czyli jednocześnie na przyczynę i skutek, jak i również Brak określonej przyczyny i jaki to może wywołać w tym momencie skutek. Już tak delikatnie podpowiadając, yy, chociażby ten przykład z początku naszej lekcji, że cena nam coraz bardziej rośnie, a wolumen nam coraz bardziej maleje. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. W związku z tym. Chciałbym, żebyście w ten sposób zaczęli analizować wykres przyczyną i skutkiem. Nie własnymi emocjami, niechęciami zarobienia, niechęciami wejścia w rynek, że wam ucieka, niechęciami ucieczki z rynku, bo, bo idzie w przeciwną stronę, tylko na chłodno analizować, która ze stron, popyt czy podaż, w tym momencie prowadzi ten rynek, i właśnie wtedy w określony sposób dobierać własne decyzje w swoich procesach decyzyjnych. Dzięki temu, wolumen może być znakomitym wsparciem waszych. Systemów w cudzysłowie, waszych sposobów gry, bo jest wiele dróg, które prowadzą do celu. Różnego rodzaju możecie mieć metodologię, ale właśnie dokalibrowanie wiedzy z wolumenu da Wam to, że odsieje Wam te negatywne, złe sygnały, które w tym momencie mogą wam waszą statystykę tradingową niszczyć. O tym powiem oczywiście w tych częściach zaawansowanych, w jaki sposób to można bezpośrednio zastosować do waszych, do skalibrowania waszych konkretnie procesów decyzyjnych. Jednocześnie pokażę na swoim, w jaki sposób ja to zaadaptowałem do potwierdzenia właściwych miejsc zajmowania pozycji. Kolejne, moi drodzy. Prawem to jest wysiłek i wynik, mówiąc w ten sposób, czyli effort and result. To jest również bardzo ważne i to mamy też w życiu codziennym. Czyli e, mówiąc w ten sposób, jeżeli wkładamy w coś wysiłek i robimy to we właściwy sposób, to się spodziewamy rezultatów. Już będąc przy tym oczywiście nadwadze, czyli e, jeżeli już ten rok nam minął i chcemy teraz schudnąć, idziemy na siłownię, moi drodzy, i aż się pocimy, wkładamy wysiłek w to, żeby, moi drodzy, mieć jaki efekt? Właśnie rezultat taki w formie zrzucenia zbędnych kilogramów. Jeżeli uczymy się jakiegoś języka, na przykład, i będziemy codziennie pewną porcję słówek przyjmować, nie wiem, 20 dziennie, 5, 10, nieważne, ale ten wysiłek będzie regularny i stały, to z czasem będziemy mogli się pochwalić jakimś wachlarzem słów, które będziemy oczywiście rozumieć w danym języku, którego się uczymy. Czyli włożyliśmy pewien wysiłek i mamy wynik. Nie da się nauczyć języka, nie da się cokolwiek osiągnąć, co da nam dużą satysfakcję, bez włożenia określonego wysiłku. I tak samo, moi drodzy, jest z tymi szkoleniami. Jeśli nie włożycie sami określonego wysiłku, również nie będziecie mieli określonego rezultatu, który chcecie osiągnąć. Dlatego zachęcam do większego zaangażowania, robienia notatek na bieżąco, wracania do materiału wcześniejszego, tak żeby kalibrować sobie tą wiedzę na bieżąco i żeby z odcinka na odcinek stawać się coraz lepszym i coraz bieglej analizować to i wyciągać wnioski co jest podczas tego szkolenia, jak i również na bazie Waszych w tym momencie, mówiąc krótko, analiz, które robicie na bieżąco na rynkach, na których gracie. Wracając teraz do tego wysiłku i wyniku, moi drodzy, w jaki sposób to można zobaczyć na przykład w kontekście wykresu. Wyobraźcie sobie, że mamy olbrzymi wolumen po dużych wzrostach, no, do tej pory niewidzialny. Bardzo dużo transakcji zostało zawarte w tym danym przedziale czasowym, a potem rynek zaczyna spadać. Co to znaczy? To znaczy, że podaż musiała przewyższyć popyt. Ktoś bardzo dużo oczywiście sprzedał, ktoś bardzo ku, dużo kupił, ale skoro efektem, moi drodzy, rezultatem jest spadek ceny, to znaczy, że podaż musiała na tych poziomach cenowych zabezpieczyć po prostu e, cały popyt, który tam był odbierany. I to będą jedne z najsilniejszych sygnałów, na przykład dystrybucyjnych, które opierają się właśnie na tych, moi drodzy, zależnościach. Przejdźmy dalej. Przykłady tych praw. Jeśli Sprzedaż spadnie na jakimś ruchu w dół, rynek wtedy zechce pójść do góry, czyli brak presji, mówiąc krótko, podażowej. Co to znaczy? Czyli mamy taką sytuację, mówię teraz bardzo ogólnie, bo w szczegółach będę to dokładnie właśnie tłumaczył. Czyli mamy spadającą cenę, tak? a wolumen nam w tym momencie na dole zaczyna maleć gwałtownie. To z dużym prawdopodobieństwem będziemy się spodziewać odbicia albo korekty. I rynek podąży dalej w trend, albo y, odbicia całkowicie ceny, w zależności od tego, jakie sygnały będziemy tutaj dalej widzieli. I to samo moi drodzy, jest oczywiście w kontekście kupowania: czyli jeśli podczas y, wzrostu ceny, y, czyli rynek idzie do góry, a wolumen nam będzie maleć ewidentnie, to możemy się spodziewać, że niebawem będziemy widzieli niższe ceny. Oczywiście to nie gwarantuje nam odwrócenia trendu, ale przynajmniej jakąś korektę. Gdzie rynek odnajdzie ceny dalej atrakcyjne poniżej, czyli na niższych poziomach cenowych, gdzie będą one atrakcyjne dla wejściu popytu, czyli mówiąc krótko dla kupujących. Jeśli pójdziemy dalej, że kolejną takim wnioskiem, który należy wyciągnąć z tych praw, które będziemy stosować, że brak podaży objawia się brakiem wzrostu sprzedaży na świecach w dół. Tak? Czyli brak podaży, czyli cena spada. A brak podaży objawia się tym, że mamy coraz niższe obroty. I tak samo, brak popytu, czyli brak wzrostu, yy, mówiąc krótko, chętnych do kupowania, objawia się tym, że podczas wzrostu ceny jest coraz mniej osób, które chcą kupować, czyli coraz mniej transakcji tak naprawdę na rynku jest zawieranych z każdą wyższą ceną. Ja bym to trochę tak porównał do tego, jakbyśmy autem jechali teraz pod górę. I coraz mniej będziemy dodawać gazu, czyli tej energii, czyli wolumenu, bo energię wprost na rynku rozumiemy poprzez wejście właśnie wolumenu, czyli zaangażowanie się stron finansowe w kontekście danej ceny pojawiającej się na rynku. W związku z tym wyobraźmy sobie, że jeżeli będziemy jechali samochodem pod górę, a będziemy gazu coraz bardziej ujmować, to w pewnym momencie ten samochód się zatrzyma, czyli albo dojdzie do konsolidacji ceny, i sami zobaczycie, będziemy takie rzeczy obserwować na wykresie. A jeśli w tym momencie tu nagle nam wejdzie podaż, to wręcz doprowadzi to do słaby, przy słabym rynku, takim, który urósł na niskim wolumenie, do spadku tej ceny, aż do momentu, gdzie osiągnie ona taką wartość, że będzie atrakcyjna dla strony oczywiście popytowej. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Wzrost liczby kupujących, rynek idzie w górę. Czyli jeżeli cena rośnie, a wolumen nam przyrasta, to świadczy o tym, że, że popyt dominuje na tym rynku, i tak długo, jak będzie to miało miejsce, rynek będzie oczywiście rósł. W drugą stronę, że wzrost liczby sprzedających, czyli w momencie, kiedy cena spada, a wolumen na dole będzie nam tutaj przyrastał, czyli tu będziemy widzieli wzrost wolumenu w tych dolnych słupkach. To znaczy, że sprzedających nam przybywa. Skoro nam sprzedających przybywa, to nie ma co na razie marzyć o odwróceniu ceny, czy o tym, że znaleźliśmy oczywiście dno. I te zasady również będziemy w ocenie kierunku rynku tutaj wykorzystywali. Co do ogólnej zasady, moi drodzy, w jaki sposób porusza się rynek, generalnie polega to na tym, że rynek porusza się od akumulacji do dystrybucji. Tak? Czyli w momencie, kiedy cena spada, dla dużej grupy inwestorów staje się ona atrakcyjna, rynek następuje yy, wykupywany, czyli popyt przewyższa podaż, która się w tym momencie na rynku pojawiła, i następuje wzrost ceny. Ponieważ nie ma już sprzedających, a pojawia się coraz większa liczba kupujących, cena zaczyna rosnąć. Oczywiście po drodze są jakieś. Reakumulacje, dalsze wzrosty, aż do momentu, kiedy duża grupa osób czy profesjonalistów, dużych graczy dojdzie do wniosku, że ta cena już tak urosła, że a albo warto zrealizować zyski, albo wziąć pozycję w tym momencie przeciwstawne, ponieważ już jest bardzo drogo, i to nazywamy fazą dystrybucji. I w momencie, kiedy nie będzie już kupujących, a podaż cały czas będzie zalewać te poziomy cenowe, doprowadzi to do niczego innego, jak po prostu spadku tej ceny. I po drodze oczywiście są redystrybucje, aż znajdziemy się w punkcie wcześniejszym, czyli odnajdziemy miejsca, gdzie będzie ten proces na nowo polegał na akumulacji dystrybucji. I teraz, moi drodzy, skoro to jest takie proste, to dlaczego to jest takie trudne? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ te procesy Akumulacje i dystrybucji przebiegają w różnych skalach czasowych. One są widziane od wykresów w wysokich skalach czasowych, dziennych, dla akcji nawet w tygodniowych. Przy kontraktach terminowych i walutach możemy te procesy również obserwować w bardzo niskich skalach czasowych, takich jak pięciominutowe czy skale jednominutowe i takie przykłady właśnie będę pokazywał również. Ponieważ możemy mieć trend spadkowy, czyli dużą dystrybucję w skali na przykład dziennej, widzianą gdzieś tam ile dni wcześniej, co nie znaczy, że dzisiaj rynek nie urośnie 300 punktów na danym walorze. Mówię teraz na przykład o, o kontraktach czy walutach. Dlaczego? Czy indeksach? Ponieważ w, trafiliśmy na jakieś wsparcie, gdzie lokalnie została przeprowadzona jakaś akumulacja w niższej skali czasowej i ten rynek urośnie. Co potem zrobi? Oczywiście po dystrybucji podąży dalej w trend spadkowy, który wynika z wyższej skali czasowej. Stąd pamiętajmy, automatycznie to już chcę powiedzieć, że zawsze wyższa skala czasowa jest nadrzędna. O tym będę mówił w kontekście, jak będziemy robić taką ocenę kierunku, gdzie będziemy wykorzystywać te wszystkie rzeczy, które będziemy mówili w tych lekcjach, yy, gdzie będą dla początkujących, dla średnio. Podsumowując właśnie to, będziemy się poruszać w różnych skalach czasowych i te wnioski właśnie wyciągać. Natomiast w tej chwili bardzo ważną rzecz, żeby zapamiętać, że wyższa skala czasowa jest zawsze nadrzędna, czyli yy, najpierw szukamy wyższej skali czasowej w tym momencie kierunku, następnie w niskiej szukamy wejścia, kiedy ta niższa nam, mówiąc w ten sposób, potwierdzi. Kolejna bardzo ważna rzecz, oczywiście podsumowując fazę akumulacji, no jest to proces, podczas którego, e, użyję takiego pojęcia smart money, nabywa dużą ilość walorów, możliwie na niższej cenie. Smart money to jest takie pojęcie, oczywiście ogólne, które pokazuje, tłumacząc wprost, mądre pieniądze. Czyli inwestorów, którzy się znają na tym rynku, e, są to przeważnie inwestorzy, którzy grają bardzo dużymi stawkami, bo są profesjonalistami, dzięki temu, że są, mogą obracać tak olbrzymi kwotami. Są to instytucje, wszelkiego rodzaju i ci profesjonaliści właśnie prowadzą te procesy akumulacji i my możemy analizując te momenty, gdzie pojawiają się te duże wolumeny, gdzie wchodzą te duże rekiny finansjery, tak już sobie żartując, możemy sobie moi drodzy znaleźć swoje miejsce właśnie dołączając się w odpowiednich momentach i na to będę chciał właśnie wskazać w tych dalszych częściach e, naszych lekcji. Oczywiście dystrybucja jest procesem, w którym podczas e, którego Profesjonaliści sprzedają dużą ilość walorów po możliwie, oczywiście, e, najwyższej cenie. Czyli to polega na tym, że mamy wzrost na rynku, czyli od jakiegoś momentu już ten wzrost jest wyraźny i bardzo często, co ciekawe, odbywa się to na bardzo dobrych danych dla tego waloru. Czy nie dość, że cena już jest przypompowana, to jeszcze dobrymi danymi, czy to makro, czy to z danych spółek, jeżeli mówimy teraz o graniu na konkretny spółek, czy danych gospodarek, jeżeli mówimy o indeksach, czy informacje, chociażby zapasy ropy, tego typu tematy, więc musicie wiedzieć, które dane są ważne dla waloru, na którym tradujecie. I bardzo często podczas właśnie tych dobrych danych, gdzie no, doświadczony trader mówi, no jak, analiza techniczna jest za mną, wszystko rośnie, bardzo dobre dane. A oni nie urośli, tylko wręcz spadli i to gwałtownie. Jak to jest możliwe? A właśnie to się odbył proces dystrybucji i to jeszcze przy wykorzystaniu dobrych danych. I w tej ostatniej części naszego szkolenia będę pokazywał, jak interpretować właśnie takie przykłady, jak zauważyć i nie dać się złapać w tego typu pułapki, w tego typu działania. Jak zobaczyć na wykresie, że takie zjawiska mają miejsce. I to, co wspomniałem, czasami wiedza, kiedy nie zagrać, jest również. Bardzo cenna dla Waszego kapitału, dla rozwoju Waszego jako trader, jak wiedza, kiedy właśnie wejść w pozycję. I świadomy trader dokładnie te dwa stany jest w stanie rozróżnić. Kiedy wszystko jest spełnione, kiedy jest to potwierdzone zgodnie z moimi zasadami, które gram, a kiedy jest coś nie tak na rynku, kiedy widać, że nie do końca mi pasuje ta siła trendu, czy moment, w którym się znajdujemy i muszę poczekać na potwierdzenie i lepiej się wstrzymać, moi drodzy, żeby ochronić w tym momencie kapitał. Oczywiście, tak robią. Profesjonaliści, którzy w długim terminie chcą w tym momencie z rynkiem wygrać. Dziękuję Państwu oczywiście za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję.